Cześć! W tym odcinku pokażę Wam, czym jest zaufanie społeczne w Japonii. Zapraszam! W Japonii kierowcy autobusów dziękują każdemu pasażerowi z osobna. Czyli podejrzewam, że muszą mówić arigato gozaimasu parę set razy albo parę tysięcy razy dziennie. Że im się nie nudzi to. Znalazłem się w domu mieszkańców Miamar na przedmieściach Tokio. Nie pytajcie jak. Dzika historia. Ale wszyscy poznaliśmy się właśnie tego dnia. No i zobaczcie, co działo się tam dalej. Jestem właśnie w domu ludzi, którzy mieszkają, którzy są z Miamar, z Birmy. Jest zabawnie. Są inni też. Fajce jest Fajfaj. Fajfaj. Yes. No i powiem wam, że... No k***a deszczem. Dostałem wczoraj pracę. Dostałem kontrakt. I jestem nauczycielem angielskiego. A w tym momencie bez krępacji mogę się zgiąć w tym oto k***wa futerkowym kibelku. Oh yeah. Dowiedziałem się wczoraj wiele ciekawych rzeczy o kraju Miamar. Mianowicie w każdym domu powinien być taki oto ołtarzyk z Buddą. I ogólnie to jest taki odłam buddyzmu, który zakazuje picia alkoholu. Ta koleżanka powiedziała mi, że no jest dalej nie do końca dobrze widziany, na przykład jak dziewczyna pije alkohol w Miamar. Ale tutaj dziewczyny w Tokio są zerwane ze smyczy, więc troszeczkę inne zasady panują. Bardzo mi się podoba ten Budda. Powiem wam, nie jestem buddystą, ale lubię światełka i takiego Buddę bym sobie zainstalował sam do domu. Zobaczmy pokój. Także motywy miamarskie, motywy japońskie, bo tutaj jesteśmy w tym momencie na obrzeżach Tokio i od razu widać, że mieszkania są o wiele większe, przestrzenne. Mieszka Miki, Minionki, tego typu klimaty i nawet Paris. I've got my n**s in Paris and they're going gorillas. Zobaczmy jeszcze kibel. Dobra, zobaczmy w ogóle, co się dzieje na dworze. Jestem ciekawy pogody. No, szaruwa, ale chyba nie pada. Git. Dostałem ważnego message'a, żeby zostawić drzwi otwarte. Jesteśmy w Japonii, więc podejrzewam, że tutaj ogólnie 90% domów jest otwartych, zawsze. Więc jakbyś tak przejść i połapać za klamki, to można by sobie gdzieś zamieszkać. Dobra, kibel jest ok. Jest ofuro. No i jesteś. O! Podgrzewany, futerkowy kibelek. Powiem wam, nie wiem jak z kwestią bakteriową w tego typu miejscach. Ponieważ nie jestem naukowcem od łazienkowych bakterii, ale na pewno jest to bardzo wygodne. Podejrzewam, że trzeba to prać dość często, no ale siedzi się ok. Mi by się nie chciało czegoś takiego mieć, bo trzeba było pewnie o to zadbać, ale oni mają i ja skorzystałem. Tak było. Ta dziewczyna opowiedziała mi wczoraj nieco właśnie o Miamar i teraz jest właśnie ta oficjalna nazwa. Już nie funkcjonuje Birma. Birma to była nazwa ludu, po prostu jednego z ludów, który zamieszkuje te tereny. I ona jest właśnie etnicznie Birminką. Nie ma w tym momencie nikogo w domu. Poszli sobie wszyscy. Jest 13, ja się obudziłem. Zrobiłem sobie śniadanie. Budda dalej na mnie patrzy. No i zaraz chyba będę zawijał, no. Co tutaj jeszcze innego zrobię? Może zmieję po sobie naczynia i nara, no. Zawijam mandżur.
Pakuję marynarkę do siatki, ponieważ jest w Japonii w tym momencie lato i jest pora jeszcze deszczowa, ale jest tak codziennie duszno i gorąco. Wiem wam, to jest takie humidity, które po prostu wychodzi, że jesteś mokry zaraz, więc ja teraz otworzyłem te drzwi i po prostu już mi się zrobiło gorąco. Także na pewno dzisiaj marynarki nie zakładam. Wczoraj założyłem, bo tego wymagała sytuacja. Dzisiaj nie wymaga. Puu! Zaraz się przebieram w dresy, k***a, na sportowo i tyle z tego będzie. A jednak nie zmywam, k***a. Wiecie co? Szelę sobie jeszcze jogurcik, chyba z dżemiczkiem jagodowym. Chyba tutaj jeszcze widzę mango puree, więc sobie chyba zrobię taką słodką przekąskę po śniadanku. Mhm. W ogóle tutaj mieszkają dwie laski i typek. Oni poszli w ogóle do jakiegoś baru, nie? Bo też tam mi laska przez mnie napisała, że ma bombę. Jest godzina 13, czwartek. Nie wiem, chyba nie pracują. No siedzą i chleją gdzieś tam. Miałem iść z nimi, ale szli o 10 rano, więc nie będę tak rano wstawał. Beka, bo może mają tutaj zainstalowaną jakąś ukrytą kamerę. Siedzą sobie w barze i teraz oglądają mnie, jak sobie typ chodzi po ich chacie i nagrywa filmiki. Dzika akcja, no ale w Japonii dzikich akcji jest sporo. A ja też takie akcje przyciągam. Kurwa, ale dobre, ale to jest za dużo tej pulpy mango. Wlałem, jest trochę za słodkie. Zgubiła mnie moja pazerność. Warto też zauważyć, że będąc w Japonii też się czuję się bardzo bezpiecznie. Po prostu nie może na przykład akurat Japończycy, jakby mnie poznali, to może nie byliby aż tak ufni, bo właśnie ja jestem obcokrajowcem. Ale będąc obcokrajowcem w Japonii, ja mam takie przeświadczenie i podejrzewam, że oni też, że nic się nie stanie, no nikt nic na przykład nie ukradnie. Ja kiedyś mieszkałem w sharehouse z innymi ludźmi i zgubiłem klucz od pokoju. I główne wejście zawsze otwarte od sharehouse'u, także każdy może sobie wejść z ulicy i mój pokój też był otwarty przez 9 miesięcy. A trzymałem tam sporo kasy, trzymałem tam na przykład aparat, wszystkie obiektywy, komputer, codziennie wychodziłem, też na przykład ktoś tam u mnie kiedyś nocował, jakieś dziewczyny i po prostu mówiłem, rano na przykład szedłem do pracy i mówię, spoko, no, mówię, wstaniesz, się obudzisz, to sobie po prostu, nie wiem, zrób śniadanie i nara. I na przykład tak samo tutaj jest w moim przypadku teraz. I taki przykład, że widzicie, tutaj jest kasa i tutaj jest sporo tej kasy, a nie, czekaj, 2 many są. Dobra, 2 many to jest, no to jest 700 zł, tak? To jest zostawione tak luzem na stoliku i nigdy, ja bym na przykład tego nigdy w życiu nie pomyślał, że żeby to zabrać, tak? Ale na przykład pomyślcie sobie taką sytuację w drugą stronę, no. Poznajecie kogoś w Polsce, my się poznaliśmy wczoraj. Musicie już tam wyjść, zostawiacie gościa czy tam gościówę samego w domu, zostawiacie kasę na stoliku. I to jest tak trochę sobie w Polsce mi się wydaje, że byłoby to takie lekko trochę sketchy. A tutaj w Japonii, tak jak mówię, no jest to coś naprawdę normalnego. Ja w tym momencie zjadłem, moim jedynym nietaktem będzie to, że nie umyłem naczyń, bo mi się nie chce, bo mam lekkiego kaca. I po prostu zabieram swój plecak, zawijam się z powrotem na chatę. Wszystko zostaje w takim porządku, jakim jest. Pozdro i tak powinno być. Tutaj małe wyjaśnienie. Podczas mojego pobytu w Japonii zdarzyło się, iż jakieś poznane osoby, które poznałem tego samego dnia, przenocowały u mnie. Następnego dnia na przykład miałem na rano do pracy i taka osoba sobie po prostu u mnie w domu zostawała, nie wyganiałem jej. Nigdy się na takiej sytuacji też nie naciąłem. Zawsze wszystko było ok, nigdy nic z domu mi nie zginęło, a najczęściej jak wracałem do swojego domu czy też pokoju, miałem wszystko pięknie wysprzątane. Oczywiście to nie jest żadna reguła i raczej tego typu sytuacje raczej zawsze będą niosły ze sobą pewne ryzyko. No ale tak jak mówię, ja nigdy nie miałem przypału, ani też nigdy nie słyszałem, żeby ktoś miał jakiś przypał w takiej sytuacji. No ale wiadomo, zawsze trzeba uważać, z kim tańczycie mordy, bo życiowy parkiet bywa śliski. Elo. Z takich ciekawostek życia codziennego, to w Japonii domy się nie zamyka. Dlatego moja chata jest zawsze otwarta i nie dostałem klucza do domu, bo nikt go nie ma i chata jest otwarta. Pojadłem, popiłem. Godzina 13:30, bo nagrywałem sobie filmiki na YouTube. Do pracy też nie poszedłem. Tak się żyje, no nie, właśnie jak to wszystko się tutaj funkcjonuje. Każdy jest odklejony, chyba nikomu się nie chce pracować. Dziwny czas, Japończycy pracują za to na pewno za nas wszystkich, więc jak ktoś pracuje więcej, ktoś pracuje mniej, ale potem zrobimy z tego średnią, to wychodzi, że pracowałem też dzisiaj, bo większość ludzi pracowało, jednak
Jest, jest okej. Okay. Wszystko jest okej. Okay. Jesteśmy zdrowi, jest dobrze. Jest łyżka do butów i za to ten dom szanuję. No nic. Cieplutko. Zgodnie z zaleceniami po prostu zostawiam chatę otwartą i lecę na stację metra, która jest gdzieś tam. Jesteśmy w miejscowości, dzielnicy, która nazywa się Nishi Funabashi. Funabashi to jest takie miejsce pomiędzy Tokio a Chibą. To są takie no już mocne przedmieścia. No ale całkiem spoko tutaj klimat. Pierwszy raz tutaj jestem. Wczoraj widziałem kilka ciekawych bloków, porobiłem tutaj zdjęcia. Może jeszcze kiedyś wrócę, zobaczymy. W takim moim idealnym, fantazyjnym świecie po prostu zostaję w tym mieszkaniu na zawsze. Lokatorzy nigdy nie wracają. A ja sobie żyję w takim moim małym królestwie gdzieś na przedmieściach Tokio. Nigdy nie wychodzę z domu. Zamawiam sobie pizzę, oglądam telewizję i właśnie tam mieszkam. Sam. I koniec. To jest koniec tej historii. Tak to wyglądało. Czyli fajnie by to było, jakby to trwało przez na przykład tydzień, ale trwało parę minut. Lecę na stację. Jesteśmy już przed stacją. Szło się naprawdę dwie minuty, więc fajnie tutaj mają zlokalizowane to mieszkanie. Mamy 7-Eleven i mamy moją ulubioną firmę w Japonii, czyli Sapix. Pewnie koleś, który założył tą firmę, lubił sobie dobrze przysapać. Tutaj mamy pięknie zobrazowane. Tutaj jest Tokio. Ja mieszkam w tym momencie tutaj. I teraz sobie zdałem sprawę, że to nie jest wcale tak blisko. Ale chociaż w sumie z Ikebukuro, naprawdę do Shibui, która jest tutaj. Ja mam stąd 15 minut, to po jednej linii. A jesteśmy teraz tutaj, w Nishi Funabashi, daleko! Po drugiej stronie, panie, Jezus Maria, gdzie ja jestem? Tak więc reasumując, zaufanie społeczne w Japonii polega na tym, że każdy Japończyk odczuwa silną przynależność do narodu, czuje się, że on jest Japonią, Japonia jest nim, wie czego może się spodziewać, przestrzega zasad, kodeksów, norm, dlatego wie czego może się spodziewać od innej osoby, która najprawdopodobniej będzie postępowała tak samo jak on. W skrócie chodzi o to, że Japończyk ufa drugiemu Japończykowi i ma do niego takie podejście, że czuje się raczej pewnie i bezpiecznie. Czyli dokładnie na odwrót, jak my to mamy w Polsce. Pozdro. A w następnym odcinku opowiem wam o rynku nieruchomości w Japonii. Ceny mieszkań, metraż, system, lokalizacje. Wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby wynająć metę w Japonii. Zostańcie ze mną. Bezdomny pelikan.